W tym roku Związek Sportowy Karate nie otrzymał dofinansowania z Ministerstwa Sportu na pokrycie kosztów startowych kadry narodowej. Wyjazd do Gruzji wiąże się więc z dokonaniem wszystkich opłat indywidualnie. Dotyczy to trojga zawodników i trenera. Koszty przerastają możliwości finansowe klubu, dlatego karatecy zwrócili się z prośbą o wsparcie polskiego sportu. Potrzebna jest kwota niespełna 9 tysięcy złotych. Już udało się uzbierać około 5 tysięcy. Zawodnicy walczą o wsparcie na przelot, hotel, transfer i samą opłatę startową. Z apelem zwrócili się Agata Winiarska, Anna Bojda i Igor Lamot. Ta trójka ćwiczy karate Kyokushin od ponad 20 lat. Jak napisali na portalu zrzutka.pl, gdzie można ich wesprzeć, że trenują prawie przez całe życie. Są posiadaczami czarnych pasów, a na sali spędzają wiele godzin dziennie. Od lat reprezentują kraj w Mistrzostwach Europy i Świata w kategorii kumite w pełnym kontakcie. W zeszłym roku złoto Mistrzostw Europy w kategorii kobiet plus 65 trafiło w ręce Agaty Winiarskiej. W tym roku mają szansę spełnić marzenia, obronić tytuł mistrza oraz sięgnąć po więcej medali podczas Mistrzostw Kontynentu w Gruzji już od 4 do 5 kwietnia. Start jest o tyle wyjątkowy, że jest to także kwalifikacja do Mistrzostw Świata, które tym razem odbędą się w Polsce w 2021 roku.